Witam serdecznie, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel z portalu czary.pl i przedstawię Państwu horoskop tygodniowy na dni od 16 do 22 czerwca 2014 roku. W tym tygodniu czeka nas dużo odpoczynku. W czwartek jest Boże ciało i tak zwany zaczyna się wtedy długi czerwcowy weekend, a na niebie układy planet sprzyjają podróżom, sprzyjają odpoczynkowi i towarzyskim atrakcjom. Już na początku tygodnia, w poniedziałek, ciekawe wydarzenie: Merkury ruchem wstecznym cofnie się do znaku bliźniąt, a to oznacza, że mimo że jest w retrogradacji, która jest mniej korzystna dla tej planety, będziemy w, w znaku bliźniąt, jest on bardziej silny, a to znaczy, że ten tydzień bardziej sprzyja podróżom, sprawom handlowym, podpisywaniu umów, jeżeli nie możemy się powstrzymać do 3 lipca, i ogólnie wszelkim czynnościom, które dotyczą komunikacji i spraw zawodowych. W środę bardzo dobry układ planetarny, ponieważ Wenus ustawi się w sekstylu z Jowiszem, a to sprzyja dobrym zakupom, dobrym spotkaniom towarzyskim, miłości i ogólnie takiego dogadzaniu sobie. Środa i czwartek to również dobry czas na podróże, na nawiązywanie znajomości i ogólnie odzywanie się do starych znajomych, ponieważ na niebie jest koniunkcja Słońca z Merkurem, a to sprzyja właśnie od, odzywaniu, wysyłaniu maili ogólnie odzywaniu się do ludzi. To może przynieść już niedługo bardzo dobre skutki dla nas. W weekend też dużo atrakcji. W sobotę słońce przechodzi do znaku raka, a to oznacza, że oficjalnie powitamy astronomiczne lato i z punktu widzenia astrologii, będziemy bardziej od tej soboty skłonni do odpoczynku, myślenia o wakacjach i też słońce w raku sprawi, że będziemy bardziej emocjonalnie reagować na to, co się wokół nas dzieje. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce. W tym tygodniu będą bardzo podekscytowane nadchodzącym długim weekendem, ale też będą chciały szybko załatwić pewne zawodowe sprawy. Barany zepną się i nawet może troszeczkę siłą wymuszą na innych poważne decyzje, żeby potem mieć spokój. Lwy natomiast będą bardziej ugodowe, będą chciały się dogadać, nawiązać znajomości i przede wszystkim też zdobyć nowe kontakty, co w sprawach zawodowych nawet im się może udać podczas długiego weekendu. Natomiast Strzelce już od poniedziałku będą myślały o, o wyjeździe i o odpoczynku. Merkury, który cofnie się do opozycyjnego znaku strzelca, przepraszam, do opozycyjnego znaku bliźniąt, strzelcom doda odwagi, animuszu i przede wszystkim chęci na egzotyczne przygody, co w długi weekend może się strzelcom przydarzyć. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w tym tygodniu będą bardzo sumienne i, bardzo, i bardzo, y, będzie można na nich polegać. Szczególnie byki w tym tygodniu nie powinny odpuszczać i od poniedziałku szleniuchować, ponieważ Wenus przemierza ostatnie stopnie waszego znaku zodiaku, a to oznacza, że macie dużą szansę w tym tygodniu zarobić albo zacząć jakieś dobrą inwestycję lub po prostu pokazać się z dobrej strony i na tym skorzystać. Panny natomiast będą bardziej skłonne do wykonywania pracy za innych. Jeżeli będą jakieś urlopy w pracy lub trzeba będzie komuś pomóc, to właśnie panny podejmą się tego zadania, ale na weekend na pewno gdzieś wyjadą i druga połowa tygodnia dla pani jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o sprawy towarzyskie uczuciowe, wenu ze znaku byka Wam bardzo sprzyja w tym tygodniu. Natomiast koziorożce będą tak naprawdę w ostatniej chwili planowały sobie jakieś yy, 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 urlopowe yy, czy wakacyjne wyjazdy. To jest bardzo do dobry tydzień dla koziorożców, żeby ubić jakiś nowy interes, yy, dopiąć yy, sprawy związane z jakąś umową, umówić się na spotkanie w banku, bo koziorożce w tym tygodniu będą bardziej wiarygodne i mogą więcej dzięki temu zyskać. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, w tym tygodniu już będą myślały tylko o odpoczynku i o długim weekendzie. W poniedziałek bliźnięta mogą dostać jakąś ważną wiadomość. Merkury, który się cofnie do waszego znaku zodiaku, bardzo sprzyja dogadywaniu się z ludźmi, nowym informacjom, zdobywaniu nowych umiejętności i też sprawom, które wiążą się z podróżami. Wa wagi natomiast w tym tygodniu będą bardziej leniwe, niechętnie podejmą się trudnych zadań i już od poniedziałku tak naprawdę chętnie odpoczną, wyjadą na działkę lub zajmą się swoimi hobby. Druga połowa tygodnia dla wag to jednak również dobry moment, żeby się pokazać, żeby zaprezentować swoje umiejętności, szczególnie w gronie zawodowym. Natomiast wodniki w tym tygodniu sobie wszystko odpuszczą. To jest taki czas, że wodniki nie za bardzo będą chciały robić coś trudnego. Pierwsza połowa tygodnia bardzo sprzyja uczeniu się i zdobywaniu nowych informacji na jakieś tematy, które Was interesują. Natomiast druga połowa tygodnia zdecydowanie odpoczynek, zabawa i sprawy uczuciowe będą na pierwszym miejscu dla wodników. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby. W tym tygodniu będą spokojnie robić to, co trzeba, nawet w ostatnim tygodniu, w ostatnim chwili, dopiero zorientują się, że jest długi weekend i trzeba to coś zrobić. Szczególnie raki będą bardzo zabiegane. Słońce i Merkury, które zbliżają się, do, Słońce, które się zbliża do Waszego znaku, sprawi, że wiele spraw, wiele ludzi się do Was odezwie z ważnymi sprawami i będziecie musieli odpowiadać na maile, na telefony i na ważne sprawy. Bardzo się to opłaci, ponieważ w Wtedy będziecie mieli wolny weekend i bardzo dobry odpoczynek w gronie rodzinnym. Skorpiony natomiast będą bardzo czujne, bardzo podejrzliwe. Pierwsza połowa tygodnia może im upłynąć na sprawdzaniu jakichś ważnych informacji czy spotykaniu się z ważnymi ludźmi. Długi weekend natomiast będzie dla nich bardzo ruchliwy, mogą więcej podróżować, więcej robić z innymi ludźmi rzeczy i też więcej dzięki temu odpoczyną w ruchu. Ryby natomiast będą bardziej spokojne, bardziej nastawione na odpoczynek, ale też na zdobywanie nowych obszarów wpływów. Dla ryb to jest bardzo dobry tydzień, żeby się dobrze zaprezentować, żeby może odnowić garderobę, czy na wyprzedaży zdobyć jakieś super, super ubrania za, za symboliczną złotówkę. Druga połowa tygodnia natomiast to dla ryb, czas, kiedy będą musiały komuś pomóc w rodzinie, warto być więc czujnym i być chętnie. Pomagać innym, ponieważ to może Wam się bardzo niedługo opłacić. Dla wszystkich znaków Zodiaku życzę udanego tygodnia, natomiast po więcej horoskopów i wróżb zapraszam na www.czary.pl